To wydarzenie naprawdę miało miejsce. Byłem małym chłopakiem i wybrałem się na spacer do położonego blisko mojego domu lasu. Przez ten las płynął kanał ściekowy z całej naszej miejscowości. Nie wiem, jak to się stało, ale w pewnym momencie wpadłem do tego kanału po szyję i byłem ubrudzony wszystkimi fekaliami płynącymi przez ten kanał. To, czego wówczas potrzebowałem, to to, żeby ktoś mnie wyciągnął i zagwarantował mi, że gdy wrócę do domu, rodzice nie wymierzą mi należnej mi kary. I w tym momencie, kiedy spojrzałem w górę, zobaczyłem stojącego nad kanałem mojego kuzyna, Wojtka. Powiedziałem mu: teraz, gdy wrócę do domu, będzie lanie. Na to on krzyknął: nie płacz, Krzysiu, i skoczył do tego kanału, wyciągnął mnie, a potem razem ze mną wędrował do domu, a jego obecność była dla mnie gwarantem tego, że kary nie będzie. 2000 lat temu Bóg w osobie Jezusa Chrystusa skoczył do naszego życiowego bagna. Wziął nasze brudy na siebie, a Jego stała obecność w naszym życiu jest gwarantem tego, że nie będzie kary, ponieważ On zapewnia nas w swoim Słowie, że wszystkie nasze winy wziął na siebie i przyniósł nam przez to przebaczenie wszystkich naszych grzechów. To On jest odpowiedzią na największy problem naszego życia, na te wszystkie brudy, które się do tego życia przykleiły. Wystarczy tylko poprosić Go, aby do tego życia przyszedł, a On przychodzi po to, żeby przebaczyć, oczyścić i zaprowadzić nas do naszego domu wiecznego w niebie.